Porozmawiajmy przez chwilę o tobie. Pracujesz i zarabiasz? Świetnie. Ale co będzie, kiedy już przestaniesz? Czy wiesz, że połowa ludzi w Kanadzie ma odłożone na emeryturę mniej niż 3000 dolarów? I dlatego tu jesteśmy. Aby pomóc ci nie tylko, kiedy zarabiasz, ale także, kiedy przejdziesz na emeryturę. Pamiętaj, z Credit Union nie tylko oszczędzasz na emeryturę, ale jednocześnie zmniejszasz swój podatek. Odwiedź nasze biura lub zadzwoń i zapytaj o naszą ofertę RRSP. Polish Credit Union. To ma sens. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Jeśli szukasz dobrej oferty hipotecznej, to właśnie ją znalazłeś. W biurach Polskiej Credit Union oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus 750 dolarów w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Poszczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. A jeśli nie masz czasu, to skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego, a pracownik Credit Union przyjedzie do ciebie. Polish Credit Union. To ma sens. Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Zaprezentujemy Państwu relację z jednego z wydarzeń polonijnych, jakie zarejestrowaliśmy w minionym roku, lecz ze względu na ograniczone ramy czasowe programu ich nadanie zmuszeni jesteśmy opóźnić. We wrześniu w siedzibie Konsulatu Generalnego Polski w Toronto miała miejsce czynna tylko przez jeden dzień wystawa obrazów będących plonem odbywającego się w Toronto i kilku miastach południowego Ontario pleneru malarskiego o nazwie Open Air 2019. Przybyli do konsulatu przedstawiciele świata kultury i mediów polonijnych oraz wielbiciele sztuk plastycznych mogli obejrzeć ponad 20 prac wykonanych przez 7-osobową grupę artystów malarzy, absolwentów i wykładowców Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Ich połączony z intensywną twórczością pobyt w Kanadzie to wynik wspólnej inicjatywy mieszkającej w Toronto znakomitej malarki Maryli Violetty Kwiatkowskiej i działającej w Łodzi Fundacji Cieślik Art, organizującej warsztaty malarskie w Polsce. Prezes fundacji Andrzej Cieślik, sam artysta malarz, przebywał w Toronto 3 lata temu właśnie na zaproszenie pani Maryli Kwiatkowskiej. Po przywitaniu zebranych przez konsul Sylwię Czerwińską, wyrażającą radość z możliwości zaprezentowania w siedzibie konsulatu prac polskich artystów, pani Maryla Kwiatkowska, której 2 obrazy również znalazły się wśród prac gości z Polski, przybliżyła założenia i cel tego oryginalnego przedsięwzięcia. Zabierając głos, grono artystów oraz ich kierunki zawodowe przedstawiła jedna z uczestniczek pleneru, Justyna Cieślik-Plusa, projektantka scenografii i kostiumów. I tak specjalnością Bartosza Wróblewskiego jest tzw. digital painting. Piotr Kucharski jest wykładowcą na Katedrze Filmów i Mediów Cyfrowych, a jego siostra Anna Kucharska jest absolwentką Wydziału Malarstwa, podobnie jak Monika Piecuch, zaś Katarzyna Wróblewska jest projektantką obuwia i galanterii skórzanej, a specjalność Dariusza Ludwiczaka to plakat i projektowanie graficzne. Równie oryginalne jak prezentowane malarstwo było oficjalne otwarcie wystawy. Po krótkim wprowadzeniu, znana ze wspaniałych występów na wielu imprezach polonijnych, współwłaścicielka popularnego Radia Polonia, Krystyna Piotrowska, zaśpiewała piękną, nastrojową piosenkę. Posłuchajmy więc i obejrzyjmy obrazy powstałe podczas pleneru malarskiego Open Air 2019. Poranna kawa w ciepłym domu, a za oknami pierwszy śnieg. Kolejna jesień nam zniknęła w białym puchu. Wiej wietrze, wiej, dla mnie dziś wiej, miłość przybyła pod mój dach. Niech tu zostanie z nami już na zawsze. Chciałabym perłą w dłoni Twej być, wyczuć
wolność. Chciałabym perłą w dłoni twej być, wyczuć żar serca przez noce dni i wiedzieć, kiedy nasze serca biją mocno. Płyń, wodo, płyń, wyrzuć na brzeg marzenia zapomniane już. Na drodze życia dla każdego wciąż nieznane. Błękitem fal dotknij mą twarz i otruć w sercu oczu błysk. Pozwól mi życia szczęścia gest dalej widzialny. Chciałabym perłą w dłoni twej być, wyczuć jej ciepło przez wiele dni, a najlepiej nieskończoność. Chciałabym perłą w dłoni twej być, wyczuć żar serca przez noce dni i wiedzieć, kiedy nasze serca biją mocno.